No siemano widzu kochany, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale, gdyż dzisiaj jesteśmy na wariatkowie. Wczoraj pojawił się filmik pozafabularny i pisaliście mi, że chcecie wariatkowo i spokojnie, jakby wiecie, to jest kanał, na którym nie będzie tylko wariatkowo i musicie być tego świadomi. Więc no dzisiaj jest wariatkowo, nie będę ukrywać, ale proszę nie pisać mi w komentarzach, że dawaj wariatkowo, dawaj to, bo będę to nagrywać, tylko po prostu nie będę robić tego regularnie, znaczy robię to regularnie, ale nie codziennie się będzie takie coś pojawiać, bo czasami warto jest wrzucić jednak coś innego. Ale w dzisiejszym odcinku mamy troszkę inny temat, ponieważ wiem, że jest tam Milki i tak dalej, gonię za tymi rzeczami i staram się to wszystko ogarnąć i tak dalej, ale tak naprawdę sam nie wiem, co mam teraz z tym zrobić i czekam tak naprawdę na jakikolwiek znak, który mi powie, że zrób to, zrób tamto i w ten sposób dowiemy się jakoś, gdzie może jest Milki albo jakieś inne z tych rzeczy. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać coś, co udało mi się zbudować w ciągu ostatnich kilku dni, nad czym pracowałem, żeby wam pokazać piękną bazę moją, taką, która powstała tutaj. Jak widzicie, jesteśmy aktualnie w tej bazie, którą mieliśmy zbudowaną na piętrze naszego domu i jest to aktualnie taki, no, fajny taki jakby zakątek, który oczywiście nie zostaje usunięty i w nim również będą się rzeczy działać, aczkolwiek myślę, że stąd za niedługo coś może przeniesiemy do tamtego drugiego, jednak do tamtej drugiej bazy, bo jednak druga baza jest o wiele lepsza. Ja wam już chcę ją pokazać, nie będę przedłużać, tylko od razu zeskoczę tutaj na dół sobie. O, czy tu się da tak? Dobra, da się. I teraz uwaga, idziemy tu i tak naprawdę tutaj jak wyjdę za róg, to już będzie widać tą bazę. Jest ona naprawdę mega fajna i myślę, że wam się spodoba z tego powodu, że jest no mocno podobna do mojego skina. Uwaga, 3, 2, 1, 0 i wychodzi. Pum, to jest akurat Dave'a, to musicie u niego patrzeć, co się dzieje, ale tam jest wielka moja głowa zbudowana i to jest aktualnie baza, którą stworzyłem i chciałbym wam dzisiaj pokazać, co w niej się kryje i o co chodzi z tą bazą w ogóle i co, jakie mam plany w ogóle na nią, ponieważ plany są mocno jakby takie patrzące wstecz do tego, co kiedyś się działo na Palionowie, więc czekajcie, czekajcie i zobaczycie. W każdym razie, jak podchodzimy tutaj do początku, mamy tutaj post, ten, jak to się nazywa, mailbox, czyli tu można zostawić mi jakąś książkę z jakąś wiadomością i tak dalej, tu sobie będziemy to sprawdzać. Tu mamy jakieś skrzynki, to akurat nieważne, jakiś kurcze, nie wiem co to jest, jakiś zlew na ten postawiłem to, ale to można wszystko usunąć. Jak widzicie, ten budynek nazywa się Toast House, czyli dom tosta, nie wiem jak to chcecie się interpretować, nieważne. W każdym razie to jest moja baza, w której będzie się tutaj działo. Mam uwalony monitor czymś, nie wiem czym, dobra, nieważne, myślałem, że to nic, nieważne. W każdym razie wchodzimy do środka, pokażę wam jak to wygląda. Tutaj mamy piękne przejście, tu się otwiera to w ten sposób, idziemy dalej i tu otwiera się pięknie drzwi. I uwaga, patrzcie, to, no mi się to tak mega podoba tutaj, to ten design tego w środku i tak dalej. Mamy kominek, to oczywiście będę mógł postawić jakieś, nie wiem, jakieś, jakby to powiedzieć, jakieś meble, jakoś tu udekorować i tak dalej. Jak macie jakiś pomysł, co mógłbym tutaj zrobić, no to napiszcie w komentarzu, a ja postaram się to zrobić oczywiście. Do tego przejdę później, nie chcę na razie mówić, co to jest, ponieważ później zobaczycie, musimy pójść na górę i wtedy zobaczycie, co to jest. Dobra, mamy kamerę też, żeby tutaj wszystko było wiedzieć, bo to moja baza jednak, tutaj trzeba czuć się bezpiecznie. Tutaj nic więcej nie ma, ale już tutaj zaczyna się robić o wiele ciekawiej, bo wychodzimy sobie tutaj na piętro. Jak widzicie, mamy tutaj szybę, mamy piękny widok tutaj na wszystko, co się dzieje, więc jak tutaj się cokolwiek będzie budowało, będziemy widzieli, co tutaj się dzieje i będziemy mogli sobie to, prawda, obserwować. Tak samo mogę stąd zobaczyć, kto tam jest przy tym, jak to się nazywa, przy wejściu i będę mógł wiedzieć, czy mam go wpuszczać, czy może jednak lepiej go nie wpuszczać. Mamy też widok piękny na wieżę od Dave'a i to jest też Dave, budowaliśmy ostatnio wspólnie, więc po prostu jedyne, co mogę powiedzieć, to odsyłam was do Dave'a, tam powinno się z niego pojawić jakiś odcinek z tym, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest, no to lećcie do niego. Tutaj, jak widzicie, mamy piękny zakątek, w którym możemy poglądać telewizję i to nie są takie gołe słowa, bo faktycznie można pooglądać i akurat mam tutaj tylko jasie fasole, ale możemy tutaj dać tak naprawdę cokolwiek innego. W każdym razie mamy jasie fasole, możemy go sobie na razie włączyć, odłożyć pilota, mamy jakieś radyjko, możemy sobie go posłuchać, fajnie, niech sobie leci jakaś muzyka, aczkolwiek myślę, że można by było tutaj może wgrać jakieś inne utwory, może coś tutaj innego by mogło polecieć, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, a może tutaj jakiś utwór, prawda, zapodamy, że tak to ujmę. Dobra, a teraz wyjdźmy na górę, to jest ostatnie piętro i na ostatnim piętrze mamy aktualnie tutaj mój obraz mojej twarzy, mamy budzik i mamy wyro oczywiście, w którym możemy spać, a tu znowu jest takie coś, żebyśmy mogli widzieć jeszcze lepiej, kto stoi pod drzwiami i mieć jeszcze lepszy widok z wyższej perspektywy na wszystko, co się dzieje tutaj właśnie na wariatkowie. No i też tutaj mamy takie wyjście, tutaj akurat nie ma szyby, a nie wiem, czy będzie, tu mi się wydaje, że z tej strony, o nie, wypadłem sobie, myślę, że z tej strony zrobimy sobie balkon czy coś może tego, albo z tyłu zrobimy balkon, to się jeszcze tak naprawdę zobaczy. Wejdę tam jeszcze raz na szybko, bo mi się spadło na dół.
Ale mam jeszcze jeden plan tutaj bardzo, bardzo ważny dotyczący tego domu i to mówiłem właśnie, że to jest nawiązanie do tego, co się będzie działo, co się działo tak naprawdę na... Co było, może nie co się działo, a co było na Palionowie w sumie jedynce, więc to jest do najstarszych widzów. Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, ale miałem tam taki domek, który był domkiem i z niego później wychodziły takie jakby gałązki, że on się robił takim ogromnym drzewem. I właśnie chciałbym zrobić też tą głowę w takim stylu, czyli po prostu wyjdę sobie tutaj jeszcze raz, niepotrzebnie w sumie tam wchodziłem, skoro i tak teraz schodzę. Chcę wam to pokazać z zewnątrz, jak to wygląda. Chcę zrobić coś takiego, że tutaj będą wychodzić różne takie korytarze i to będzie tak się rozrastać na taką bardzo dużą, rozrośniętą głowę z różnymi pokojami takimi w powietrzu i tak dalej. I tam będzie, nie wiem, enchant, jakieś rzeczy, nie wiem, jakieś coś do, jakby to powiedzieć, jakiś poza enchantem, co tam może być? Mogą być piecyki jakieś, mogą być jakieś skrzynki, jakiś magazyn i tak dalej. To wszystko tutaj będzie właśnie oczywiście. No i też chciałbym zrobić tutaj gdzieś w dół przejście, żeby zrobić jeszcze taką jakby takie laboratorium, jakąś taką tajną bazę, która będzie w ogóle zamknięta na klucz i do której nikt nie będzie miał wstępu, tylko ja. No więc takie coś oczywiście będzie się tutaj pojawiało i będziemy mogli sobie tutaj rozkminiać. A teraz chcę wam pokazać ostatnią najlepszą rzecz, jaka tutaj jest. I właśnie chodziło o tą. To jest trampolina, słuchajcie. Możemy sobie patrzeć, jeżeli chcę wyjść na to piętro, a nie chcę się schodzić po schodach, to robię tak. Skaczę tu. Jestem na tym piętrze, dzień dobry. To jest idealnie wymierzone tak, żeby właśnie skoczyć na to, a jak chcę zejść na dół, no to po prostu skaczę sobie tak, tu, tutaj zada nam to obrażenia, co prawda, ale możemy też ewentualnie wyjść i skakać sobie na tą trampolinę tak długo, tak na niej długo skakać, aż nam to chyba tak zejdzie, że już jakby nie będziemy się bardziej odbijać, tu, tu. O nie, to się ciągle tak samo odbija? O nie! To trzeba zrobić tak, tu, o nie. Okej, okay. Zrobić tak. No jednak trzeba te dwa serduszka stracić. No nieważne, w każdym razie nie ma zbroi, więc też ten. No i kominek, kominek mi się tak mega podoba, że jest naprawdę totalny kozak. No i gdzieś tutaj chciałbym zrobić też właśnie tą tajną bazę jakąś. Więc to wszystko będzie się działo w następnych odcinkach. No i nie wiem, możecie dać znać w komentarzu, jak oceniacie w ogóle ten mój domek, bo no mi się on osobiście mega podoba. Ja znaczy domek, to jest taka, to jest po prostu moja głowa, w której będziemy sobie robić jakieś różne rzeczy i tak dalej. W końcu coś tutaj zbudowaliśmy z tyłu, ale jeszcze więcej rzeczy tu będzie budowanych, więc to wszystko na spokojnie. No więc słuchajcie, temat tego domu myślę, że można uznać za zamknięty, bo troszkę długo nad nim się rozczuliłem, więc wiecie co, ja teraz spróbuję po prostu jeszcze zaczerpnąć trochę, że tak powiem, fabułki naszej i może przejdę się do Shreka i zobaczę, czy jest tam jakaś, czy znajdziemy tam może jakąś informację dotyczącą Fiony czy czegoś innego. Tak naprawdę mamy sojusz z ogrami, więc w tym momencie jesteśmy, że tak powiem, na pokojowych warunkach i możemy ze sobą po prostu normalnie spędzać czas, no ale wiadomo, no też nie czuję, że nie do końca będę tam mile widziany, jak tam wejdę, no ale... Zobaczymy, może akurat. Tą łódką nie chcę płynąć tą. Tamta jest za duża, ja się jej boję, ja wolę płynąć taką normalną łódeczką. Jest moim zdaniem lepsza, więc przepłynę się tam i poszukam jakichś informacji dotyczących właśnie Milki, tego gdzie ona mogłaby się w tym momencie jakby przebywać. Znaczy wydaje mi się, że ona mogłaby przebywać w tej norze Slendermana, ale wydaje mi się, że ona może już w tym momencie mieć jakieś inne miejsce, w którym aktualnie jest i jakby... Tamto miejsce może być takim, tylko wiecie, że kurczę, ja w sumie za bardzo nie wiem, gdzie mam jej szukać, bo nieważne gdzie pójdę, to jej już tam nie ma. I ona już jest gdzieś indziej i to jest bardzo ciężkie, widzowie, żeby to ogarnąć, żeby się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę mogę jej szukać. No ale wejdźmy teraz tutaj do Shreka, może dowiemy się jakichś nowych rzeczy. Dobra, jestem już tutaj u tego Shreka i wiecie co, ja po prostu się uda bezpośrednio do tamtego pokoju Fiony, tak jakby, bo wydaje mi się, że jeżeli jakąkolwiek informacja tutaj będzie, to będzie ona właśnie tam, dotycząca Fiony. Teraz czuję się bezpiecznie, ochrona mnie nie zaatakuje, bo jestem jakby tutaj w sojuszu. Ej... Dlaczego tu jest głowa Milki? Halo, ochrona? A halo, dlaczego tam jest... Nie, oni pewnie nic mi nie powiedzą. Dobra, czekajcie, wejdźmy do środka w takim razie. Dowiedzmy się, o co tam chodzi, bo to jest podejrzane. Dlaczego tam jest głowa Milki? Tego za bardzo nie rozumiem, ale dobra, wejdźmy na górę i rozejrzyjmy się, czy tutaj coś jest nowego. Zacznę od góry może. Zacznijmy tutaj, żeby zerknąć, czy ten... No nie, no wszystko jest tak, jak było. Czy w skrzynkach coś jest, czy coś tego typu. To jest lustro, w szafie nic nie ma, tu w tych nic nie ma. Dobra, czyli... Nie no, wszystko jest tak jak było, wszystko do nic... O, do jacuzzi se wlazłem, nie chciałem akurat. Ale nie, no dobra, czekajcie, jeszcze sprawdźmy teraz dół. Tutaj wydaje mi się, że na szybko, jak tak sprawdziłem, to nic podejrzanego nie ma. No tu też, o, czekajcie, jest skrzynka. Okej, jest jakaś książka. Fiona jest bezpieczna. Czy Milki się włamała tutaj do tej bazy ogrów, podmieniła głowę Fiony na swoją głowę i zostawiła wiadomość, że Fiona jest bezpieczna? Okej, dobra, czyli...
Dobra, nie spodziewałem się tego, że jakąkolwiek informację dzisiaj znajdę, bo myślałem, że po prostu dzisiaj pokażę wam ten domek, który zbudowałem. A tutaj okazuje się, że znalazłem podmienioną głowę Fiony na głowę Milki i jeszcze znaleźliśmy książkę, w której jest napisane, że Fiona jest bezpieczna. Czyli Milki prawdopodobnie tutaj była, włamała się, ominęła jakąś tą ochronę, podmieniła tą głowę, zostawiła tą informację i oni nic nie wiedzą. Wy jesteście tak tragiczną ochroną, tak tragiczną, że to się w głowie nie mieści. Jesteście, no do kitu, muszę o tym powiedzieć Szerkowi albo no, szamanowi, bo z Szerkiem to ja nie wiem, czy mam takie dobre relacje. Wiem, że z szamanem mam, szaman tutaj ma jakąś większą władzę chyba w tym miejscu, więc ja ze Szerkiem może niespecjalnie będę gadać, on jest też pod wpływem emocji, wiadomo, jak wiemy Fiona to jest jego żona, on jest lekko podenerwowany, nie chce mi się z nim rozmawiać akurat teraz o takich rzeczach, raczej wolę porozmawiać z szamanem, no ale dobra, odkryliśmy pewną rzecz, nie spodziewałem się tego, odkryliśmy jednak, że Milki przetrzymuje Fionę i że Fiona jest bezpieczna, czyli mamy taki naprawdę spokój, ja po prostu muszę się skontaktować jakoś z Milki, no bo tak naprawdę to nie wiem za bardzo, co mam w tym momencie robić, jest to dziwna akcja. Nie wiem co się dzieje, nie wiem gdzie ich mam szukać. Wiem, że gdzieś Fiona i Milki jest.